Cześć, z tej strony Konrad, Xtreme Hardware. Zapraszam Was serdecznie do materiału, w którym zobaczycie wydajność RTX-a 3080 TUF. Kartę podkręciłem, nie są to ustawienia naturalnie takie, jakie zobaczycie po wyjęciu karty z pudełka. Niemniej około 4% do 6% wzrostu wydajności względem DEV to niewiele, niemniej zawsze jakiś tam dodatkowy element, który cieszy, jeżeli chodzi o podniesienie wydajności. Osobny materiał będzie poświęcony tej karcie. Zobaczycie, z jakiej gliny jest ulepiona. Opowiem o niej szczegółowo. No i zobaczycie również proces budowania tej karty, zakładanie bloku wodnego, jak i testy na wodzie. Zobaczycie również RTX-a 3080 Strix, jak i 3090 Strix. Obecnie na 3080 Strixie siedzę, bawię się, nagrywam testy, ponieważ stwierdziłem, że testy versus 2080 Ti i Titan RTX finalnie zrobię na karcie, która nie jest anemikiem, gdyż to trzeba jasno zaznaczyć, że ampery 3080 i tym bardziej 3090, które mają dwie wtyczki 8-pinowe zamiast trzech wtyczek 8-pinowych i do tego mają niskie, stosunkowo niskie limity TDP w BIOSie, no niestety nie są w stanie pokazać w pełni potencjału amper. Także 3080 Strix już na bench table'u, karta fenomenalna. Już tu zrobił na mnie ogromne wrażenie, niemniej Strix to wrażenie jeszcze spotęgował. Także o tym w osobnych materiałach, a teraz zapraszam Was do zobaczenia, co TUF wyprawia. Zobaczycie też za kilka dni materiał podobny, tylko że nagrany na Strixie. I zwróćcie wtedy uwagę na zegar, jak wysoki zegar w buście karta jest w stanie trzymać, no i jak wygląda wtedy aspekt poboru mocy. Także do tego tematu wrócimy. Ja Was zapraszam serdecznie do zapoznania się z możliwościami 3080 w 4K, ustawienia maksymalne, Horizon Zero Dawn, Control z Ray Tracingiem i DLSS 2.0 w opcji Quality, akurat w wypadku Controla. Następnie Red Dead Redemption 2 ze wszystkim na maksa, fizyka wody jedynie zmieniona na bardzo wysokie z racji buga w grze, który cały czas ma miejsce. No i na koniec Ghost Recon Breakpoint. Także zapraszam serdecznie i powiem Wam, że warto czekać na podobny materiał na Strixie. I TUFa i Strixa serdecznie polecam, natomiast dla tych, którzy chcą jeszcze dodatkowo wycisnąć coś z karty, no to na pewno wybór zdecydowanie lepszy to będzie po prostu Strixik. Niemniej TUF i tak fenomenalna karcioszka, sam ciekaw jestem, co pokażę na wodzie, no ale to będę sprawdzać w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do materiału. Cześć.
mocnym tłumem. Time to go, boy. Easy, easy. Ain't you tough?
Now you better as hell apologize quick. Tough and real dumb. I'm the last person. Your days are over, you.
shot. Roger that. Moving to position. Roger. Moving to the target. Ready to fire. Enemy target locked. I'm locked on the hostile. Target's gone behind cover. I'm clear. They're gone. Way to get some. Whatever that was. I'm gonna go after it. This is a good idea. I got you. Going quiet. At my location. Coming. Roger that. Moving now. Moving in on hostile. Copy, boss. Moving there. Roger. On the hostile. Got him, boss. Where? Shit, they're spinning up. Going silent. That's it. Bad guys are close. Be advised, enemy knows we're here. Position. Roger, moving to target. Moving to target, boss. On your go, ghost lead. Lay it on him. Okay, boss. Enemy forces! Target hit! That's it. Thanks, boss. Let's get some. Give it to him! Sun's out, guns out. I hit one. If
you want to keep breathing, you'll tell me what you want with that lighthouse keeper. Damn it! I said everything I know, I swear! He's dead! Shot one of them.